Dzień dobry, czy jakby to Luigi powiedział, żółty was w kolejnym odcinku z Luigi's Mansion 2, misja Mrocznego Księżyca. Pozbieranie do kupy, mamy jeden ze sześciu jego kawałków, więc jeden na tutorial, pięć na pięć zakładam różnych światów. Za finałowego bossa każdego świata dostaniemy sobie po kawałku. Miałoby to sens, dla mnie bardzo duży. I cóż, poprzednim razem odhaczyliśmy sobie mały tutorial, jak to w ogóle wygląda w Luigi's Mansion 2, co się pozmieniało. Więc gra jest podzielona na światy, te światy są podzielone na levele i nieco inaczej, inny schemat niż pierwszej gry, ale podoba mi się. Bardzo przyjemnie się to zaczyna. Wracamy do tej ponurej willi. Wiesz co, mówię, przypominasz mi siebie za starych czasów, co nie? Ho ho, to były czasy, to były dni. W każdym razie zabierajmy się za szukanie pozostałych kawałków Mrocznego Księżyca. Na szczęście mam wynalazek, który nam w tym pomoże. Nazywam to paraskopem. Takie urządzonko, które wykrywa i mierzy odległe paranormalne sygnały. Właściwie to dopiero co użyłem go, żeby przeskanować sobie tą ponurą willę i znalazłem pewne silne aktywności w północnych pokojach. Tam zaczniemy swoje poszukiwania. Jesteś straszny! Nie zmieniłeś się wcale, mój łapcze! Jesteś tak przerażony! To były traumatyczne przeżycia, wysyłam cię na kolejne, bez zastanawiania się nad twoim zdaniem. Taki ze mnie dobry człowiek. Nie ma powodu, żeby się teraz bać, gdy masz ze sobą potężnego poltergasta 5000. Już się wystarczająco, doktorku, nagadałeś i gadzę w poprzednim odcinku. Więc do rzeczy. Teraz detale są mechanizmy, które kontrolują dojście do tej sekcji. Widziałem. Aby móc dostać dostęp do mechanizmu, dam ci instrukcję, gdy tam dojdziesz. Serio? Czemu gdy tam dojdę? Bo nie zapamiętam? Okej. Dobra, do roboty. Dziwna jest to technologia teleportów. I gdzie ty mnie dokładnie wysyłasz? Wszystkie rzeczy, które jakby pokazują obraz, mają wideo w sobie. Więc kamery i telewizory pozwalają się tym poruszać. Ciekawy koncept. Luigi. Luigi, yellow! Chyba Luigi nie nuci, gdy coś robi. Jedynie nuci, gdy na przykład go w miejscu ustawimy czy coś. Nie wiem. Mamy to światełko. Mamy mnóstwo pobocznych... jak się z tobą robi rzeczy? Po prostu cię połykam. Ale jest to dobre dla mnie? Nie dostałem monety, ani punktacji, ani nic. Nie wiem, do czego te pająki mają służyć. Więc mamy swoje główne cele i poboczne dla zdobywania monet. Co warto... Okej, teraz coś tu nuci. I przestał. Cele główne każdej misji i te opcjonalne dla zdobywania po prostu monet i eksplorowania. Żeby móc sobie ulepszać nasz... Okej, da się dwa razy to samo znaleźć, to akurat troszeczkę dziwne, że na to pozwalają. Więc... na pewno chciałbym w tym poziomie zebrać kolejny 1000, żeby to ulepszenie za 2000 na drugi poziom kupić sobie. A, ale na przykład tutaj monet nie ma. Czy to dlatego, że jest to drugi poziom, albo tutaj na górze? Czy dlatego, że zebrałem to na pierwszym, to nie ma ich tutaj? Czy nigdy ich nie ma na drugim poziomie? Ciekawi mnie, jak to dokładnie działa. Czy każdy level to kompletnie inna instancja, czy może jednak rzeczy, które zrobimy na pierwszym, w jakiś sposób oddziałują na ten drugi? Nie wiem? No tutaj na przykład nie ma już kurzu i w ogóle. Jak tak teraz patrzę, prawie na pewno myślałbym, że... cześć myszko. Okej, nie zrobimy bonusu za nieoberwanie nigdy. To było szybkie. Zgadywałbym, że jednak każdy poziom jest kompletnie oddzielny. I to nie jest tak, że rzeczy zrobione na jednym wpływają na drugi. Z wyjątku tego, że te kryształki można na wielu poziomach znaleźć. Czy coś takiego. Zabierzmy się za główną akcję. Będziecie znowu lecieć na mnie? Będziecie, ale... poprzednim razem za tą zasłonką było $1 000 000. I teraz nie ma. Zaczynam coraz bardziej myśleć, że rzeczy zebrane na jednym by... Nie no, raczej można się resetować w takim systemie misji, gdy drugi raz się poziom zacznie. Ciekawe, nie wiem. Po prostu teraz ich nie ma, bo moim celem jest zrobienie rzeczy w dalszej części willi, więc pierwszy kawałek jest taki bardzo pusty przez to. Nowe duszki. Czerwony siłacze. Rozdrobiaki. Bafuny. Zebrali moje zębatki. I każdy poleciał gdzieś indziej.
Więc troszeczkę będzie trzeba się pobawić, zanim gra nam pozwoli progresować chyba? Coś? Nie wiem? Aktywować to? No co? Yellow. A niech te duchy dunder świśnie! Luigi, te brutusy ukradły zębatki, które potrzebne są do mechanizmu nam. Użyję paraskopu, żeby je znaleźć, wtedy ty użyj swojego DS-a, żeby je znaleźć. O, ten przerażający widok na twojej twarzy, w twoich oczach, dał mi właśnie świetny pomysł. Od teraz będę nazywał tego DS-a, którego trzymasz. Tak, to genialne! Będę go nazywał Dual Screamem. Oho, ho, ho, ho! Dual Scream, cześć, rozumiesz? Żeż krzyk podwójny, jak się boisz, cykasz, nie? Suku, suku, mapa! Tutaj ma wiele możliwości swoich umiejętności, więc bądź pewny, że pobawisz się swoją mapką czasami. Ale na razie łap, odzyskaj te zębatki. Ciao! Luigi tak ma go w nosie. Ale nudzi mu się, siedział w domu, telewizję ogląda co dzień. Co on się będzie? Wziął tutaj, pomoże doktorkowi. Bez jakiegoś największego zaangażowania, ale to zrobi. Mam ogromną nadzieję, że takie typowe duchy z jedynki tutaj powrócą, a nie wszystkie to będą te różne kolorowe wersje. Jakby są spoko, są urocze. Ale nie aż tak fajne jak te z pierwszej gry. Poczekajcie jednak, ja tu wszystkie opcjonalne rzeczy muszę sprawdzić i stać się bogatym. Gdy mówiłem, że nie będę zaglądał w każdy jeden zakamarek, to nie mogliście przecież tego zrozumieć jako to, że nie będę zaglądał w każdy jeden zakamarek. To dziwną myśl mieliście, że odbieraliście to, co mówiłem bardzo bezpośrednio i dosłownie. Gdy oczywiście miałem na myśli przeciwną kompletnie rzecz, że będę robił wszystko, co się da, żeby przejść z gry zajęło mi 500 godzin. Inaczej nie potrafię. Złoty duszek dał mi trochę pieniędzy, 85. Jak na razie w sumie nie mam nic przeciwko temu, jak ta gra wygląda z tym podziałem na poziomy. Całkiem jest to ciekawie zrobione. Patrz do góry. Daj mi swoją kasę z bunkra. Serduszka tylko. W poprzednim odcinku to jakoś pominąłem. Miałem coś innego na głowie. Ale może nawet tego nie żałuję, skoro nie było tam nic ciekawego. No to mi nic nie dasz. Ale może teraz się to przejście otworzy, tak przypadkiem, nie? Gdzie ten duszek poleciał jeden? Serio, teraz chcecie, żebym się cofał i szukał tego ducha? Możliwe, zostawcie mnie! Zostawcie mnie, zostawcie mnie! Hello? Musiałeś tutaj przejść? Może taka poważniejsza walka z kilkoma naraz? Co to w ogóle za prąd wylatywał? Ten duszek był jakiś prądowy? Nie wiem. Nie z tą. Nie było wcześniej takiego prądu. A wyglądał tak samo jak poprzednie duszki. Co tam się działo? Prąd w powietrzu nagle był, spoko. Nam dzięki temu się kawałek kolejny willi otwiera. Jak pochowane pod dywanem. Co tu robią? Czy ja w ogóle jest to willa, czy my wiemy? Zaraz bardziej się nie da? Nie, to jest pewien chyba limit tego, jak bardzo możemy ten dywan odsunąć. Czyja to jest willa? Tak sobie przywłaszczyliśmy. Duchy przeraziły oryginalnych właścicieli, więc tak bez zawahania. I gad sobie postanowił przejąć to miejsce dla siebie. Razem z duchami, nie wiem. Bo wątpiłbym, że jest to jego willa. Że stać go było na to, czy coś. Dobra. Faktycznie, zaraz, czy to jest to miejsce z tej scenki początkowej? Gdzie gada widzieliśmy z duszkami? Możliwe. Halo? Tu się chowasz, maluchu. Nie jeden. Pamiętaj? No właśnie. Jak to sterowanie działa? Nie są to do końca takie tank controlsy, ale trochę, jakby. Świecisz? Troszeczkę nasze obracanie się jest ograniczone, gdy na przykład trzymam latarkę, to nie mogę teraz obrócić się za plecy. To było przez przypadek. Testowałem tylko różne rzeczy. Jeszcze raz. Czyli ładujemy taki pasek i możemy jakby szarpnąć, odbierając sporo paska życia duchowo. Tak mniej więcej to działa. Spoko. Nie jest aż tak jak na razie satysfakcjonujące to łapanie duchów jak w pierwszej grze. Ale całkiem spoko działa. Czy wy jesteście jakieś specjalne szczury? Dajesz mi pieniądze? Nie. Czy to się... Te żółte przyciski tutaj wyglądają, jakbyśmy mieli zdobyć sobie moc prądu dla odkurzacza. Może inną żarówkę czy coś? Co pozwoli nam aktywować różne obiekty? No w każdym razie pierwsza zębatka jest moja. Tu wygląda jak duży skarbiec. Zaraz, co? A, to są drzwi. Pod tym kątem nie byłem pewny, na co się patrzę. Ukryte drzwi. Kto się chowa? Żyćko.
się przyda po tym. Co dopiero, co się stało. I kluczyk! Ciekawe, czy to był opcjonalny kluczyk? A tu co się dzieje? Studio malarskie. Takie scenki wyglądania często mogą być sugestią, gdzie znajdziemy te rzadkie kryształy? No, resztę modeluję. Nie wiem, czy widzę tu coś specjalnego, dużo do odkurzenia rzeczy, które jakby drzwi blokowały. No się bawią, spoko. Nie wiem, czy widziałem, żeby tam zębatkę mieli. Okej? A, takie drobne irytacje są ci przeciwnicy. Tutaj kolejne takie sekretne przejście. A, tylko żeby wyjrzeć, zajrzeć. Biblioteczka. Dużo mniej niż ta willa się wydaje. Taka większa chata niż willa konkretnie. W porównaniu z tym, co pierwsza gra oferowała. Tak, czy tu potrzebuje mocy ognia? Możliwe. Tu będzie duszek, pewnie. Z kluczem? Hello! Hello! Nie wiem, co mógłbym tobie zrobić. Na razie mamy jedynie tu moc światła. Nie wiem, czy mogę cokolwiek zrobić, żeby wchodzić w jakąś konkretną interakcję. A to wygląda jak... jakby drzwi tu po prawej stronie były? Mam takie wrażenie, jakby tu mogło być fejkowa ściana po tym dywaniku dziwnym. No dobra, ale oczywiste przejście dalej jest jedno. Dzień dobry. No właśnie, widzieliśmy, że... że przeszkadza nam ten brud. Ale jak miałbym się go pozbyć? Mogę przez... no raczej tak nie damy rady. Jak mu... no przez dziurkę od klucza przecież nie wyssam tego. Lusterko? Nie wiem. Możesz mi się tylko chymnąć. Możliwe, że z góry? Możliwe, że z góry. Bo tam było jedno zamknięte przejście, mamy klucz. Nie możemy tędy wejść. Możemy tutaj przejść? No właśnie tutaj też nic nie ma. To jest zablokowane, na prawo myślę będą drzwi później. A opcja jedyna to się wrócić. Zaraz, co? Te łobuzi. Zostałeś w tym pomieszczeniu? Zostałeś, tak? Tak nam mówią Devil May Cryową. Że mamy walkę przed sobą. Okej. No póki co ten system walki nie jest najbardziej skomplikowanym. A, zaraz, mogę ci coś? Tak dla testu, poświecę. A chyba interakcja to jedyny. Jeden sposób. Uważaj teraz na te banany. Spoko. Jeden tylko. Pokazali nam, na jakiej zasadzie z tym duchem się będzie walczyło. Jaka pułapka! Schody zamieniły się w zjeżdżalnię. Au. Na szczęście nie zabiera mi to chłopaków. Możemy wejść? Możemy? Akurat tak zacząłem wsysać odkurzaczem, gdy ta pułapka się aktywowała. Chyba zbieg okoliczności taki. Straszne. Wchodzisz schodami, a tu nagle schody zamieniają się w zjeżdżalnię. Hello, hello. Oh, oh. Mistrza. Korytarz. Wasz mistrz to pająk. Tyryry. Może? O właśnie? Przepraszam, to wasze były ulubione plakaty, pajączki? Czy jakiś boss, mini boss czeka na nas, pajęczy? Nie wiem, tutaj widzę kryształ za parawanem, ale... no właśnie, póki ciągle nie ogarniemy jak się... no raczej ognistej mocy, podobnie jak pierwszy grze było, to nic tu nie wskuramy. A skoro tyle rzeczy mamy interaktywnych w willi, tutaj na ogień, tam na prąd? Czyżby faktycznie szybko gra te umiejętności nam dała? Ciągle nie wiem, po co skakanie będzie. Wiem jednak, że to bez wątpienia jest kolejne sekretne przejście. Na dół? Jakoś? Na dół czy na tyły? Jak to dokładnie działa? Czy jestem piętro niżej w tym... to jest to studio? Nazywa się to pomieszczenie studio, a nie wiem, czy to jest to studio z wtedy. Dobra, bez walki się nie obędzie. Jeden. Chodźcie, mogę paru naraz? Oczywiście. Nawet mogę szarpnąć paru naraz. Ile kasy? No w pierwszej grze były duże bonusy za łapanie paru naraz. Możliwe, że jeśli zrobimy to, to więcej golda dostaniemy, bo tam całą sztabę zdobyłem wtedy, robiąc to. W drugą stronę! Trafiłeś? To miało niezłe pole rażenia. Dawaj. Ciebie trzeba na dwa razy. Spróbuję skoczyć.
Tak żeby rozgryźć, co to daje. Jak na razie jedynie tracę tylko na tym, że skaczę w trakcie wciągania, wsysania. Okej. Zębatka numer 2. Tada. Nie wiem, czemu wam to robię. Zero litości dla myszerów. I ty. To nam wyjście da. Kolejne sekretne przejście chyba. Łap zębatkę. Albo nie. Albo możesz robić bałagan. Nie wiem, gdzie jak to się mieści w naszym odkurzaczu. Ale biorąc pod uwagę, ile myszy i pająków tam wielkich zapaliśmy, to nie jest urządzenie, których dotyczą normalne prawa fizyki. Chyba że to od razu palimy, czy cokolwiek w środku tego odkurzacza. Jak to niszczymy? Wyniszczamy w środku. Jest coś bardzo niefajnego w designach pająków tej gry. Co bardziej obrzydliwe niż typowo. Aha, zaraz, co? Za zerwanie wszystkich zasłon? Gra mnie w taki sposób wynagrodziła. Nie wiem, czy ten obraz coś sugeruje, że gdzieś w tym pokoju znajdę ten kryształ specjalny, czy co? W każdym razie zabierajmy się stąd. Właśnie ten ogień ma to do siebie, że tak randomowo się odpala po paru sekundach, więc... wydawało się troszeczkę ryzykowne, ale... nie postanowili spalić Luigi'ego żywcem. Aha, wy jesteście takimi właśnie, którzy się chowają. Jak Boo z pierwszej gry. Więc trzeba was najpierw Jak to nie? Wywabić z waszej kryjówki. Jak takie kiełbaski wyglądali. A potem was dopiero wciągamy. No co jak na razie jest stosunkowo łatwe. Z dodatkowym krokiem przestraszenia. W przypadku tych niebieskich. Miał, już będzie trzeci zęb. O, łap pieniądze. Aha, ty jesteś tutaj zawsze. Takim minibossem. No nie wiem, czy jest jakaś większa głębia w tej walce póki co. Po prostu ich widzę, wciągam i chwilowo do tego się to sprowadza. Pozycjonowanie, ciąganie nie wydaje się mieć takiej ważnej roli jak w pierwszej grze. Dokładnie ustawianie się, że by tak w przeciwną stronę iść do duchów, żeby jak najszybciej je móc łapać. Tutaj ładuje to ten pasek, ale nie wydaje się to aż tak ważne i precyzyjne jak w pierwszej części. Wydaje mi się dziwna kryjówka strasznie. Nie jest to nawet skarb w obrazie, tylko za obrazem. Wystarczyłoby obraz przesunąć, więc... nie wiem, na ile skuteczne to było. A tutaj mamy specjalnego ducha. Może, nie wiem. Po prostu... tego niebieskiego duszka. A jak widzę takie rzeczy, to myślę, czy nie da się ich jakoś aktywować. A jak widzę takie rzeczy z prawej strony... w pierwszej grze dało się wejść w widok pierwszoosobowy i później wejść do lustra. To była regularna mechanika szybkiej podróży w pierwszym Luigi's Mansion, żeby zrobić fotkę dla lusterka i wejść w jego środek. Nie wiem, czy tutaj mamy aparat i w ogóle sposób w widoku pierwszoosobowego. Wydaje mi się, że to zabrali z tej gry. Tą mechanikę, ten system cały. Co trochę szkoda. Szukanie dziwnych sekretów aparatem zawsze było niezłą zabawą. Dobra, zębatka trzecia. I nie wiem, czy zostało jeszcze jakieś pomieszczenie w ogóle do sprawdzenia. Z wyjątkiem tego, że tego jednego na górze nie zwiedziłem całego. Dobra, tu na dole jest jeszcze jeden pokój do zwiedzenia, tutaj w tą stronę. Ale jeszcze nie zbadałem tego tematu do końca. Może kryształ? Nie. Myślałem, że za tymi ubraniami w tej dziurze coś wyciągniemy z tego. O, patrzcie na to, jest ogień! Tutaj kominek, nie bez powodu, bez wątpienia w misji trzeciej czy czwartej znajdziemy... nauczymy się, jak wciągać ogień, żeby aktywować takie rzeczy. I pewnie tak samo prąd, jak była ta pracownia na dole. Serio? Bym się wkurzył, gdyby to było jedyne oberwanie moje w tym poziomie i przez to nie dostałbym dobrej nagrody. Ale na szczęście i nieszczęście oberwałem w tym poziomie już razy bardzo dużo. Hej. No na pewno ostatnia zębatka będzie czekała tutaj. Nowoczesny zegarek jak na to miejsce. Cyfrowy. Jakby nie jest to bardzo zaskakujące, tak troszeczkę, że do klimatu tej willi nie pasuje. Okej. Jak zaczniemy grać? Nie mogę. Mogę! Jedynie
odkurzaczem wchodzę w interakcję w temanie ręką. Musiało. Musiało tak się skończyć. Nie, 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 uważaj. Chciałem tak dać im się podejść, naładować, a tylko jak się naładuje, to obrócić się nie mogę. Nie próbuj. Żeby móc w miarę możliwości kilku złapać. No ale widzę, że to nie będzie... Nie będzie łatwe. Posłuchajcie pojedynczą. Ty, już się przygotowuję, żeby dużego łapać. Zaraz, może ten prąd... No teraz ten prądzik z odkurzaczy cały czas mi wylatuje. Może to jest po prostu tylko animacja tego, że... optymalnie wciągamy. Pod dobrym kątem. Aż pioruny biją. Przez to, jaka to jest energia potężna. Coś takiego bardziej. Okej. Możemy... Tak wiem, Igat, wiem, naprawdę, nie musisz co chwilę. Luigi, jak tam idzie, mój chłopcze? Kamerujesz, obserwujesz każdy mój ruch, zamknij się. Znalazłeś wszystkie gearsy, co nie? To było szybkie, hoho. Cóż, udało ci się na sam koniec, dobra robota, synku. Wracaj teraz do holu i umieść te gearsy w mechanizmie. Dzięki, Hayley, syn, dzięki, Fi. Nic. To wygląda, jakby skrywało jakieś sekrety. No właśnie, widzimy nawet w tym, że jest na górze tutaj kolejny z kryształków. Aha, dobra, nie zauważyłem. Wybaczcie, że jestem ślepy. Oczywiście. W taki sposób się mamy. Pokaże się trzeci? Pokaże się trzeci. Dobra, więc myślę, że mogę bezpiecznie iść dalej. Nie bojąc się, że coś pomijam, dopóki nie znajdziemy kolejnych mocy. Szczególnie ognia. Ten poziom tak w ogóle nazywał się Gears Up, co wiadomo, zębatki zbieramy, gearsy. Ale też sugeruje, że jakieś nowe moce dostaniemy. Mam nadzieję, że ten ogień będzie nasz za sekundy 3. Tu jest fontanna z wodą, tam jest coś tam, generator z prądem, na górze kominek z ogniem. Pasowałoby, byłoby fajnie nauczyć się tego od razu. Co całkiem powoli szło w Luigi's Mansion 1. Aha, oczywiście. Nie wytrzymasz 30 sekund bez słyszenia mojego głosu. Samotny jesteś, Igat, samotny. Skąd ta smutna mina, Luigi? Cóż, genetyka chyba. Jeśli chcesz, żebym odebrał ten telefon, to mów milej. Do kryminału! Te gearsy nie pasują do tego mechanizmu. Te brutalne duszki musiały wygiąć je, czy coś takiego. Chyba będzie trzeba je naprawić, żeby zadziałały. Cóż, wracaj teraz do bazy. Ciao. Dobra, tylko tyle. Żeby nie były te misje za długie. 800 zdobyłem skarbu, czyli brakuje mi chyba setki około na ulepszenie. Szkoda, mogę na szybko sobie replaynąć pierwszy poziom i zebrać tą potrzebną stówkę na ulepszenie. Cia. Dobra robota, Luigi, wiedziałem, że dobrze zrobiłem dzwoniąc po ciebie. Dobra, zobaczmy te gearsy. Te zębatki. Got it. Okej, zobaczę, co da się z tym zrobić, żeby zaczęły działać. Nie wyglądają na zniszczone. Teraz daj mi poltergasta i zobaczmy, jakie duszki złapałeś. No takie czerwone i niebieskie. Generalnie parę zielonych też się znalazło. Ich ciężar... O, jeden złoty też wpadł. Tylko 800. Co równo. Z tym, że nie równo. Ale prawie, równo. Analizowanie tych duchów również pomoże mi ulepszyć paraskop. Teraz wynoszę skidoodle. Ja muszę się zająć tymi zębatkami, żeby zaczęły działać. A ty? Masz na myśli, że co dokładnie? Cisza, proszę. No, chyba wracamy użyć tych zębatek. Ale myślę, że skoczę sobie na szybko zrobić ten poziom pierwszy jeszcze. No tutaj ta kasa na przykład w pierwszym poziomie z powrotem wróciła, więc to nie jest tak, że raz się zdobędzie i znika. Każdy level jest kompletnie inny ze z tym, jakie ma skarby i tak dalej, wyzwania, challenge, gdzie są duchy. Wszystko jest inne. Z poziomu na poziom. No. Poziom drugi. A, czyli 2000 na pierwszy, 4000 na drugi. Myślałem, że za każdy kolejny będzie droższy. A przynajmniej jeśli chodzi o te pierwsze, każdy 2000 kosztuje. Level drugi, czyli będziesz mógł dłużej ładować moc, osłabiając duchy nawet bardziej, gdy naciśniesz A. Okej, rozumiem, rozumiem, na jakiej zasadzie. Więc możemy bardziej naładować nasze szarpnięcie i to szarpnięcie będzie dużo mocniejsze, gdy będziemy naładowane. Spoko, podoba mi się. Cisza, proszę, poziom trzeci, proszę. Naciskam B zamiast A. Albo A zamiast B, albo któryś z tych. To nieźle zmajstrowałeś.
Teraz na moich oczach, a nie, gdy miałeś tyle czasu. Użyj tej korby, żeby operować mechanizmem. Ma sens troszeczkę, że nie działało teraz. Bez tego. Mamy dostęp do północnej części teraz willi. Paraskop wykrywa dźwiękowe sygnały z tego samego miejsca, do którego chcemy się dostać. Zobaczmy, to muzyka, jakie dziwne. Jeśli dobrze pamiętam, jest wielkie pianino w bibliotece. Może duch sobie gra na nim. W każdym razie zaznaczę ci, gdzie to jest. Zajmij się tym, Luki. Jak mu skoczą oczy. Luigi. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Nie, no co się tak patrzy? Aktywnie? Luigi, to jest najsilniejszy sygnał paranormalny, jaki widzieliśmy do tej pory. Z takim silnym ten duch, który tam jest, pewnie daje rozkazy innym duchom. Jest takim generałem dusznym. Nie ma czasu do stracenia, mój chłopcze, do biblioteki złapać duszki. Ojojoj. Luigi, śmieszny jesteś. Zaczniemy gdzieś indziej, czy jak zawsze przy wejściu? No gdzieś, gdzie kamera jest. Myślę, że teraz pójdę prosto do celu, zamiast eksplorować wszystko 30 razy. Użyj dźwigni, no łapię. O! Aha! Zaraz! Zaraz! Jak to? Jak to? Zaświeć! Gdy walnął piorun, było widać te posągi, które teraz są niewidzialne. Na jakiej zasadzie niby? Jak to niby działa? To było straszne. Przez to, że po prostu nie rozumiem, na jakiej zasadzie to wyskoczyło. To mnie troszeczkę przestraszyło. Dobra. Niech się robi. Magia. Aha. Tak się otwiera przejście dalej. Nie ogarnąłem, że przeniesiemy akwarium niżej. Może i tak otworzymy sobie przejście dalej. I może było to całkiem oczywistą rzeczą. Ile pieniędzy mysz otrzymała. Sorry myszu, że cię okradam, ale nigdy nie przepadałem za myszami. Wybacz. Umieraj w moim odkurzaczu. Bye bye. No biblioteczkę dało się wcześniej zauważyć. Minimalnie. Znowu serduszka wylecą. Nic. Kompletnie nic tym razem. Wielki safe. Wielce pusty. Jobby. Jeden papier, drugi kamień. Ty wygrałeś! Więc będziesz bardziej wartościowym tutaj zdobyczą, przez to, że jesteś dobry w papier, kamień, nożyce? Czy można być dobry w papier, kamień, nożyce? Czy są w tym turnieje wielkie? Czy mnie to interesuje? Ła! O, cześć! Tylko dlaczego z tymi pająkami? Nie! Nie! Co za okrucieństwo! Sam w sobie nie jesteś trudny! Faktycznie nowe szarpnięcie ulepszone jest mocne. Sam był banalny, więc wezwał sobie pajęczych pomocników, żeby było ciężej z nim. Okej. Okay. Zastanawiałem się, czy może reguła jest taka, że za każdym razem, gdy widzimy safe, to będzie on miał tylko serduszka? Nie, takiej reguły ani troszeczkę nie ma. Nieźle nawalasz. Nie? Serio? Ale czego potrzebujesz? Otworzyć to jakoś, aktywować. Nie było tam chyba aktywacji na... Aha! Aktywacji na żarówę. Tak wcześniej słuchałem. Nie brzmiało to jak nic konkretnego, ta melodia, jak ugrał. To brzmi dużo fajniej. No, to brzmi bardzo dobrze. Pająki, naprawdę! O, zaraz! A to interesująca mechanika, jeśli tak to działa. Że mogę złote pająki oświecać? I zdobywać... Au, no, bardzo duże au. I zdobywać bonusy za to? Mam takie wrażenie, że zamieniłem go na sztabkę złota. Za pomocą żarówki. A, czyli tak mogę... Zaraz. Weź się dogoń teraz. Ale... No! Ale dobre, też gra nie tłumaczyła tego, musiałeś sam się domyśleć. Czego kompletnie, na co nie wpadłem od razu. Przez przypadek teraz kompletnie. Ale mamy coś takiego. Złote stworki musimy oświecać i zamieniać na złoto, mi dosować. Jadalnia. Wygląda zaskakująco podobnie, co ta z Luigi's Mansion 1. No z tym, że nie będziemy tutaj chyba dziwnie zmieniali... Przepraszam! Mogę się najeść. Nie będziemy zmieniali grawitacji tutaj w kuchni. W jadalni. Jał, jał.
Dużo kasy? Więc gaszenie całego światła w pomieszczeniu czasami może mieć niezłe rezultaty. A tutaj mamy dwa przejścia? Czy nie? To mi bardzo wygląda znowu na... O właśnie... Na sekretny tunel. Windę na dół. Zobaczmy. Jakby nie było to bardzo schowane. Widzę coś do pociągnięcia, to... Moja pierwsza myśl, że jest to teleport. Kuchnia. Aha, taka winda. Między kuchnią a jadalnią. Żaruwa, ale nie jesteś tego typu. Nie miałoby za dużo sensu, żeby na ciebie zaświecić, że żarówą na żarówę to tak nie do końca działa. Więcej tego. Jak te gumby w czapkach. Ale jak dokładnie? Zaraz, światłem dokładnie. Mogę? Właśnie jesteś odporny na światło. We plecy? Nie wiem. Chyba w plecy światło. Przynajmniej to zaskoczyło. Nie wiem, czy o to chodziło. Ale nie byłeś jedynym. Najlepiej... No właśnie. Bo dwóch koło... Niezły atak. Bo dwóch koło siebie. Faktycznie są bonusy za złapanie paru naraz. Tylko, że... Najpierw cię ogłuszę. I teraz ciebie ogłuszę i łapię paru. Nie. Będę się starał. To było zawsze bardzo fajne w pierwszej części. Satysfakcjonujące łapanie kilku. Szczególnie, gdy bardzo jesteśmy nagradzani za to. Ale niełatwe z tym, którego ciężko celować. Którego trzeba w plecy, jak wyluzuję. O, a to fajnie działa. Myślałem, że gdy nie mam mocy ognia, to nic nie zrobię. A tu jednak. Będziesz czwartym, mam nadzieję, bo jeśli nie będziesz czwartym... Okej? Trzy rzeczy pominąłem. Pytanie. Czy tak jakby troszeczkę metroidwaniowo trzeba później będzie wrócić do levelu drugiego z nowymi umiejętnościami? Czy... Zepsułem i dało się te trzy rzeczy znaleźć, czy gra po prostu nie jest po kolei, nie wiem. Ale... Najbardziej bym myślał, że... Że zrobiłem wszystko tak jak trzeba. A po prostu... Nie miałem jeszcze dobrych mocy i będzie trzeba wrócić do leveli wcześniejszych, później. Zobaczymy. Ale aż trzy rzeczy tam były. Znaczy mogły być też gdzieś na tym poziomie? Nie wiem. Ty grasz sam? Nie wiem, czy z książkami coś mogę. Łapać je i oddawać ci. Nie sądzę. Raczej na ogół to jest kwestia światła. Mogę świeczki próbować gasić. Okej. To coś zrobiło. Byłeś tam, gdzie trzymałeś książkę. Co to dla mnie znaczy? Okej. No wiem, gdzie jesteś, ale... Aha, dwa razy. Ma sens. Jest teraz pod dobrym kątem. Żeby pioruny leciały prawie. Serio, oberwałem przez to? To mnie zaskakuje. Jesteś? Znudziłeś się? Jak nie zbejtował? Raz, dwa. Nie wiem, czy dobrze robię. Dwa razy. No tu. I teraz na dole. I teraz gdzieś indziej? Okej. Czyli chodzi o to, żeby go mniej więcej wyczaić, gdzie jest niewidzialny. Nie czekać na niego. Oj. Nie do końca jest to kwestia tylko czekania, a bardziej sprytnego dorwania go w dobrym momencie bardzo. Oj, no to było bardzo złe. Jak te książki wyskoczyły, to nie za bardzo miałem co zrobić. Masz znowu 50, jest was kilku? Chyba jest was kilku. Lecą książki, no. To bez obrywania zrobić byłoby bardzo ciężko. Dobra, raz, dwa. Jak to nie obaj? Byli koło siebie. Ja bym powiedział, że obaj się powinni złapać byli. Ty? Jak to nie? No dawaj. Spoko w sumie. Spoko. Jak już ogarnąłem, że da się ich w każdej chwili złapać, nie trzeba czekać, aż będą łapali te książki, wręcz przeciwnie. Gdy nie trzymają książki, to nie mają tarczy, jest łatwiej. Zaczęło się grać dużo fajniej. No co? Zrobiłem wszystko? Wszystko w porządku, Luigi? Martwiłem się troszeczkę przez sekundę, dzieciaku. Te wielkomózgie duszki, no nieźle walczą. To jak rzucały w ciebie książkami... Przypominało mi o moim nauczycielu, profesorze z studiów. W każdym razie, wracaj do bazy. A, krótki poziom.
wstąpić tutaj, zmierzyć się z tym, no powiedzmy, że minibossem, nowym rodzajem ducha, który pewnie będzie wracał. Ale już wiem, na jakie zasady działa. Standardowo gwiazdki dwie. Martwią mnie jedynie te trzy dżemy pominięte. Nie mam pojęcia gdzie. Chcesz, doktorku, jakieś nowe moce mi dać? By się przydały, byłoby fajnie. Siema, Luigi! Fajnie, że wróciłeś w jednym kawałku, jesteś cały. Jeśli chcesz, to podepnij swoją duszę, swój odkurzacz do tego miejsca. Oddaj to, co znalazłeś. Czego nie było dużo, słaby jesteś. Okej, okay, jeszcze 5 stówek. Na level kolejny. Może tak nieliniowo się zdobywa upgrade za pomocą tego systemu expo, po prostu? Dostaniemy moc ognia, wody czy prądu? Może? I trzeba będzie wtedy wrócić do tych starych poziomów? Może? Te mózgowce, duszki, z pewnością są silne, ale nie wydają się one dowodzić innymi duchami. Chyba ciągle mamy coś ten temat do zbadania. To fascynujące, jak duchy mogą ewoluować w bardziej zaawansowane formy. Nie do końca rozumiem ich naturę, ich mocy, ale pewnego dnia zrozumiem. To będzie moje dziedzictwo dla tego świata paranormalnej nauki. A ty, Luigi, jak to wszystko się skończy, w końcu będziesz mógł wyjść z cienia u swojego brata i zostać docenionym jako prawdziwy bohater. Tak. Okej, okay. Krótki poziom pokazujący nowy rodzaj wroga. Jest czwarty. Ciekawe, czy ostatni. No, gdy to tak zjeżdża... Hej, zmieszczą się tylko trzy, ale nie znaczy, że są tylko trzy, jak już widać, że to idzie dalej. Więc może być, ile tylko będą chcieli twórcy. Może nie zawsze tyle samo. Sztuczki wizualne. To tyle na dzisiaj. I na następny raz będzie poziom następny. Czwarty. A4. Jak kartka papieru. Na razie.